W dzisiejszym odcinku razem z Rafą, Kaspolem i Rejem będziemy grali w Bedwarsy. Przez pierwsze 20 minut możemy tutaj sobie zbierać surowce. Ja tutaj muszę się w ogóle zapoznać z tą mapą, bo nigdy nie grałam, ale z tego co wiem, to chłopaki grali. Także hejka chłopaki. Siema. Czołem. Także widzę dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku robimy Bedwarsy na znanej mapie i to są Klombo Bedwarsy. Jeśli chcecie więcej Bedwarsów, zostawiajcie teraz łapy w górę. Ja myślę, że 3, 2, 1, start i od teraz mamy 20 minut na maksymalne przyszykowanie swojej bazy. I o co tutaj chodzi? Powiedzcie mi. O co tutaj chodzi? W Bedwarsach no trzeba chronić łóżka, a w tym przypadku ja muszę chronić mojego małego klombusia. Na środku jest taki duży klombo i on tam surowce wyrzuca. Ale z tego co widzę, to tutaj mi też się surowce. 60 tutaj mi się wyrzuciło. Tutaj czy ja mogę to odblokować? Nie mogę. Tutaj z tyłu drewno. Czy ja już to zabudować drewnem? Jak ja mam tutaj wbić jakiś wyższy level? A ja będę musiała pewnie iść. Czekajcie, gold, 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 gold. Wszystko do golda. Tutaj też jest pozamykane. Ja wam powiem szczerze, że kiedyś widziałem tą mapę, ale nie grałem na niej. Z tego co możemy tutaj już na samym początku zobaczyć, mamy tutaj drewno. I to jest tak, to jest podstawowy surowiec, z tego co widzę. I z tego co widzę, później możemy odblokować cegłę, a na samym końcu metal. Czyli po prostu nasza baza będzie coraz lepsza, że tak powiem. I z tego co widzę, mamy 750 drewna, więc ja już sobie zabuduję. Tutaj mamy takiego klombo zamiast właśnie łóżka. Ja sobie zabuduję tą bazę w razie czego. Niby się tutaj nie bijemy, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na to, żeby po prostu tutaj już dać sobie coś na później przyszykować. Właśnie, tutaj jest mapa. My się znajdujemy gdzie? W teamie drugim. A reszta jest w innych teamach, czyli zielonym, czerwonym i niebieskim. Chyba mamy full drewna, więc może na dobry początek sobie zabudujmy jakoś i zaczniemy sobie kupować lepszą ochronę. Czyli mam 750 drewna i ja będę się chyba budowała na sam środek. Dobra, lecimy na sam środek tam. Czyli na początku ja idę na sam środek chyba jako pierwsza. Zobaczymy, tam jest rzut. Ej, właśnie na początku oni nie mogą ten. Patrzcie się, ilu tu surowców mamy, dobrze. Ej, dobrze, bardzo dobrze. Generalnie ja na tej mapie grałem. Tutaj sobie sprzedajemy drewno, które uzbieraliśmy tutaj. I mamy już praktycznie 200 zł. Co my możemy teraz kupić? Możemy sobie kupić 50. Teraz będziemy dostawać kamień, więc mamy kolejną rzecz, którą możemy budować. Zobaczmy, co tu mamy do kupienia. 500, 500. Ej, jeśli chodzi o bronię, jest mega drogo. Tutaj mamy jakieś specjalne przedmioty i tak dalej. I zobaczmy, co my tutaj jeszcze możemy zrobić. Z tego co wiem, możemy wejść sobie. W ogóle mamy airdropa na samym środku. I z tego co widzę, ktoś tutaj przeszedł już. Więc, a, co my tu mamy? Mamy za 100 metalu, dobrze by było tam wszystko podblokowywać. Przejdźmy na razie tutaj. Ja się tutaj przebuduję. Mam nadzieję, że jak zginę, to mi się nic nie stanie. Zaraz się będziemy budować na tamte bazy. Tam, gdzie się respią inne rzeczy, inne surowce do ulepszenia właśnie bazy. Co, już niby walczyć? Nie, my tutaj jeszcze nie walczymy. Tutaj umówiliśmy się, że my dopiero walczymy po 20 minutach. Także całe szczęście, tak, bo to było mega trudne i ja bym tego tutaj nie zrobiła tak. Także ja zabieram ten metal, idę zabudować swoje łóżko z metalu. W sumie to był błąd, że ja zabudowałem to łóżko właśnie z drewna. Ej, później będzie mega dym, widzowie, jak już będziemy mogli walczyć między sobą. A, patrzcie się, oni tam już tak budują. I tu jest jakaś baza na środku. Czyli może ja niepotrzebnie tutaj w ogóle przyszłam? Dobra, uciekam stąd w takim razie. Ale fajnie, bo tutaj zrzut dostała. A mamy 200, a jednak nie, 225, więc sobie kupmy to. Co to dało nam w ogóle? A, dobra, że nam do bazy nie mogą chodzić. Dobrze. Ja zabuduję tutaj jeszcze go w środku. Damy tutaj w ten sposób. Nie wiem, ile on ma HP. Dobrze by było wiedzieć, ile on ma HP. Ale na razie, no, ulepszamy, podmieniamy tutaj wszystko i pójdziemy sobie na sam środek zaraz zobaczyć, co tam jest. W sumie jakby ktoś bił go, to bym musiał go osłonić. A zobaczmy. W ten sposób. Ale dalej ja się zastanawiam, gdzie jest gold w takim razie. No ja mam tego golda, tu tutaj po 5. Da się to jakoś przyspieszyć. Idę, bo mam 55 golda. I może mi się uda, ja w ogóle jeszcze nic nie zablokowałam. Nie wiem, kiedy mija 20 minut, ale na razie mam Lipton. Tutaj mi się coś zaświeciło, więc jest to dobry pomysł, żeby po prostu już teraz tutaj przejść. Ej, co to w ogóle jest? Czekajcie. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest tak naprawdę. Aha, lama na plecy. Dobra, i co to nam da? Zabrałem lamę. O, to nas wypchło tutaj do góry. Okej, okay. I teraz co ja z tą lamą mam zrobić? Tego trochę nie wiem, ale zabudujmy sobie tutaj. Mamy już dosyć dużo zabudowane. Wejdźmy sobie teraz do środka i zobaczmy, co tutaj jest. Z tego co widzę, możemy tutaj odblokować. Tylko za co? Ej, aha, pierwsza muszę to za 50. Dobra, no to będziemy tutaj powoli teraz dostawać cegłę. Bardzo dobrze, więc dostajemy cegłę i zobaczmy, co tutaj mamy u góry. Z tego co widzę, u góry możemy sobie coś tutaj. Ej, śmigłowiec! Śmigłowiec możemy kupić, ale dymy. Czekajcie, kiedy ja go dostanę? Teraz pytanie, co ja tutaj muszę zrobić?
Za minutę wtedy. Czekajcie, czy coś tutaj jeszcze jest do odblokowania? Weźmy sobie, może zaraz kupimy pompę, bo mamy już 245 zł, a jeszcze jak sprzedamy to, to będziemy mieć jeszcze więcej. W sumie, jakbym zrobił tak, nie tak, tak. O, tylko tutaj jeszcze jest ściana, także to się zatka. No i gotowe. Dobra, bierzemy tutaj i sprzedajemy drewno. W sumie weźmy, sprzedajmy wszystkie drewno, które mamy, zaróbmy tutaj trochę kasy i przygotujmy się do tej walki, no nie? Bierzemy sobie tutaj kolejne drewno tutaj nam się uzbierało. Ej, i za 100 możemy kupić metal. No to proszę bardzo, odblokowujemy metal i... o, w ogóle dostałem jakieś XP za to. Dobra, coś... drop. Lecimy po ten drop. Mój drop, mam nadzieję, że oni sobie tego nie odblokowali jeszcze. Zaraz będziemy mieć na pompę. Już mamy na pompę, więc sobie kupmy. Tylko nie wiem, czy te bronie w ogóle znikają, jak się zginie. Tego akurat nie wiem. I właśnie tutaj mamy coś, o czym mówiłem. Teleporter for fast move, czyli szybkie chodzenie. Czekajcie, nie, ja nie mam tyle kasy. Czekajcie, 200. Ej, dobra, zabrałem to chyba. Tylko gdzie jest ten teleporter? Teraz pytanie. Dobra, zdobywamy sobie tutaj dalej sianko. Musimy sobie tutaj sprzedać trochę drewna i dobrze by było przelecieć po ten metal, który mamy na tej bazie obok. Weźmy, sprzedajmy tutaj wszystko, co tylko się da, żebyśmy mieli tego jak najwięcej. Weźmy, sprzedajmy może też ten metal. Ej, ile za ten metal dostajemy? Ej, sporo dostajemy, 25 chyba za metal, tak by to wyglądało. Także sprzedajmy cały metal jak na razie i zróbmy sobie w ten sposób, że kupmy sobie wszystkie te rzeczy po kolei. To kosztuje 280 i to nie jest jeszcze kupione i zobaczmy. Aha, brakuje jeszcze 55, dobra, to tam po prostu była wyższa cena, ja po prostu tego nie zauważyłem. Mamy, patrzcie się, mamy ścianki, mamy splasze. Czemu oni tego nie zabierają, ja się zastanawiam. I wydaje mi się, że w broni mam w miarę takie fajne. Mam nadzieję, że oni nie mają takich broni. Dobra, kupujemy czopę, mamy czopę, tylko nie wiem, gdzie ona się respi. No, ale sobie też musimy iść na środek, jak będzie drop teraz spadał. Czopa jest... W sumie helikopter... O, w sumie helikopter jest za 400, dobra. Udało nam się to odblokować i teraz pytanie, czy my szybciej chodzimy, czy tutaj jest jakiś teleporter, widzowie? Nie mam zielonego pojęcia. Zabieramy sobie tutaj wszystko, oczywiście, co się da stąd. I co my tutaj mamy? Protect your base with damage zone, czyli za... Aha, czyli będzie to zadawać damage'a, jak ktoś będzie chciał do nas podejść. My mamy jeszcze 12 minut na przygotowanie swojej bazy, więc dobrze by było właśnie kupić takie rzeczy. O, mamy czopę na górze w sumie. Teraz zauważyłem. Ej, mogę 4 guardów dodać za 200. Wiecie co? Ja odbiorę sobie teraz to wszystko, co tutaj mam, proszę bardzo. Ej, dobra, jest ten damage zone. Okej, dobrze to wygląda, tak szczerze. I z tego, co widzę, to tam coś mamy do odebrania. Nie wiem, po co mi ta lama. Nie mam trochę zielonego pojęcia, po co mi to jest, ale w sumie wy możecie pisać w komentarzach, jakbyście wiedzieli. Dobra, kupiłam sobie. Nie mam golda już, ale mamy życie. Tutaj mam cegłę, mogę sobie kupić. Czy ja mogę coś tutaj kupić? Za drewno, dobra. Kupujemy amunicję, bo tego mi potrzeba. O, i tu są pieniążki. Znaczy tu są... A, ja w ogóle nie byłam u góry. Chodzimy z powrotem na bazę i sprzedajemy teraz ten metal. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy kasy, a na razie nie potrzebujemy do zabudowy tam nic. No, w sumie jeszcze powinienem zabudować, ale dobra, weźmy tutaj, posprzedawajmy ten metal, bo naprawdę jest sporo tego metalu. Ja sobie tak myślę, jakbym komuś tam poszedł zabrać. Ej, 4 guardów, czyli 1 guard kosztuje 200, więc na razie mi się to nie opłaca. Tutaj mamy open chest, 4 takie lamusie dostajemy. Więc co następnie? Damage na jedno życie za 200. Life bonus for... Ej, czyli wszystko tu mamy na jedno życie. I tu jeszcze coś mamy. I ktoś w ogóle kupił sobie zrzut, z tego co słyszę. Dobra, kupmy sobie tych guardów teraz po kolei. Odblokujmy ich. Dobrze, pamiętam, na tej mapce z dropów chyba wylatują ściany metalowe, więc warto byłoby je wziąć. Więc idziemy. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Ten teleporter gdzieś mam, tylko nie wiem gdzie. Tu jest problem. Ej, złodzieju. Dobra, coś tam udało mi się wykraść. Czyli nie możemy teraz bić. Normalnie zazwyczaj to każdy się tutaj może bić i może się nawalać. Ale mam jakieś takie bronie w razie W. Te ściany najbardziej przydatne są. I zastanawiam, skąd oni biorą golda? Lecimy z powrotem do naszej bazy. Mamy 5 ścian, więc w sumie możemy to zrobić tak. Tak, tak, tak. O, i jeszcze na górze i będziemy mieć już cały bok zabudowany. Okej, okay, kupmy może teraz za 300. Co to jest? Mamy Clombo Security Protection. Ej, to może być potężne. Wejdźmy sobie tutaj. On ma 15 tysięcy życia. Zobaczmy, co tutaj. Aha, coś takiego mamy. Dobrze, no i o to chodzi, widzowie. Mamy airdropa, którego dostaliśmy prawdopodobnie, tylko gdzie on spadł? To jest dobre pytanie. Ej, gdzieś spadł? Tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Ja tutaj trochę tego metalu wydałem na samym początku. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, tak szczerze. Ja sprzedaję wszystko, bo ja nie potrzebuję. Drewno sprzedaję. A ja się cały czas zastanawiałam, skąd oni mają złoto, nie? Jaką ja mam tutaj security teraz? Aha, dobra.
i to mi się podoba. Muszę ammo na pewno kupić. Jakąś broń na daleko. Kupiłem tego guarda, kupuję jeszcze jednego i odblokujemy to całe. Weźmy sobie tutaj jeszcze te matsy. Kupujemy sobie strażnika jednego i kupujemy drugiego i mamy na full chronioną bazę przez strażników naszych. Na pewno P90 sobie kupię, może jakiegoś tego auga, to muszę zacząć zbierać już kasę. Dobra, wydaje mi się, że musimy iść po metal i chyba komuś podwędzimy metal, tak mi się wydaje, że to będzie dobra decyzja. Okej, mamy 200, kupmy sobie może, aha, to nam brakuje. Kupmy tego czwartego guarda i mamy to wszystko odblokowane. Idziemy tutaj po ten metal, bo z tego co widzę tutaj, aha, no to nieźle. To mi nie starczy metalu, żebym tam przeszedł, a oni to mogą teraz zauważyć, więc musimy się cofnąć. Mam nadzieję, że oni mnie tu nie trolują i nie wiem, nie rozwalają mi tam mojego knombusia. Czy mamy chyba 6 minut, także muszę się pośpieszyć. Mamy jakiś odbijacz za 100. Ej, ale ja w ogóle nie byłem na środku. Ach! Dobra, widzowie, nie mam pytań. Odkryłem teraz coś jeszcze lepszego. Zobaczmy, co Klombo ma tutaj do zaoferowania. Aha, Klombo sobie pluje tutaj wszystkie. Aha! Aha, okej, okay, no to w takim razie szkoda, że ja nie wiedziałem o tym wcześniej. Choinka, widzowie, nie wygląda to dobrze, ale Klombo wygląda tutaj bardzo dobrze, no nie? Klombo tutaj jest naprawdę mega potężnie zrobiony, ale lecimy z powrotem. Boję się najbardziej Reja, bo on może mnie przyraszować. Jak oni mają zabezpieczoną bazę? Tak, metal, metal. No ja mam taką drewnianą. Ale dobra, zaraz to się zmieni, ponieważ będziemy mieć metalowe ściany. Miałem nadzieję, że będą one, ale no niestety nie ma. Sprzedajemy tutaj wszystko znowu, żeby odblokować sobie. Tylko szkoda, że tak mało kasy dostajemy. Tu pewnie gdzieś jeszcze da się jakieś pieniądze uzyskać. Włóżmy sobie tutaj wszystko jak na razie. Weźmy sobie jeszcze tutaj, posprzedawajmy to, co mamy właśnie w tym miejscu. Dobra, weźmy sobie tutaj wszystko, oddajmy tak samo. I teraz mamy Klombo Security kupione razy dwa i możemy kupić sobie śmigłowiec, więc ja, widzowie, teraz zbieram na śmigłowiec. A to ile kosztuje? Dobra, to sobie przecież mogę odpalić, dobra. A, to jest kopalnia złota, nie gadajcie. Nie, to jest metal, ja myślałam, że to złoto tu będzie mi wylatywać. Kupmy sobie damage podwójne do momentu, jak umrę, więc będziemy im zadawać o wiele duży damage. Okej, mamy śmigłowiec i ej, tutaj jest airdrop. Na wszelki wypadek sobie kupię auga teraz. Ile tutaj ammo kosztuje? Za co jest ammo? Za drewno, dobra. Zbieramy szybko! Czas się kończy powoli! Muszę tych guardców ulepszyć, nie ile mi tam brakuje. Fajnie, że tutaj nie trzeba jakby całej sumy, tylko możesz sobie troszkę wpłacić i później musisz dopłacić. Jaki kredyt, tutaj kredyt zaufania. I czy możemy już kupić? Możemy. Więc kupujemy. Kolejny rzut spada, ty, możemy iść, bo pewnie ktoś zamówił. Aha, tu na osobę spada. Ej, dobra. Zobaczmy, co będziemy mieli ze zrzutu, to się prawdopodobnie opłaca, bo już słyszałem dwa takie. Dobra, jest, spada nam tutaj, bardzo dobrze. On ma nielimitowaną liczbę życia, okej, okay, no to musimy sobie w takim razie tutaj teraz wszystko posprzedawać znowu, póki to spada na dół. Mam nadzieję, że nikt mi tego nie gwizdnie. Metal sobie zacznijmy zbierać, żeby nam się nie przybili łatwo przez budowlę. A, dobra, okej, okay, sobie myślę, skoczcie ten zrzut, co to ma być? Okej, czyli widzowie, zrzutu nie mamy. Tak szczerze to dostałem, nie opłacało się to. Nie, to mi się po prostu nie opłacało. Dobrze, ja na początku poleciałam po te zrzuty, bo tam jakieś bronie fajne sobie wydropiłam. 2 minuty, dobra, szybciej tym dropem. Mamy zrobioną bazę, jak trudno do przybicia. Szybciej, da się to jakoś... A, to się da ulepszyć przecież, żeby to szybciej. Czemu ja tego nie zrobiłam? Idę teraz po metal tutaj na tą boczną, bo tutaj chyba nikt się nie budował. I jeśli to jest prawda, to znaczy, że jest mega dobrze i pójdziemy sobie do Klombo na środek. Rzut zaopatrzenia. I ciekawe, co nam wleci. Ile on ma HP? Czy w ogóle mogę zadać? O, dobra, spada. Jestem uratowany, mam pompę. Co jeszcze mogę? PMA chciałem. I jeszcze coś do leczenia na pewno będziesz. Ja to pierwsze sobie ulepszyłam na level 3, dlatego tam tak jest napisane. Jezu, ja dopiero tutaj teraz to widzę. Golda tutaj mam, no nie. Czemu ja tego nie zrobiłam wcześniej? I możemy sobie kupić śmigłowiec i o to chodzi, widzowie. Mamy śmigłowiec i teraz przechodzimy do ulepszenia broni, bo zostało nam naprawdę bardzo niewiele czasu. Teraz mamy to zabudowane jak... Nie wiem kto. Możemy sobie wzywać kolejne dropy. I co my sobie tutaj jeszcze możemy kupić? Możemy sobie kupić Boogie Bombę. Dobra, kupmy Boogie Bombę. I tu możemy w drugą stronę kupić sobie właśnie matsy za... Aha, czyli tak jak mówiłem. Dobra, pasuje, może jakieś bronie tutaj sobie pokupić i tutaj ulepszyć. Co my tutaj mamy? Latanie szybsze tutaj. Lama. I... Uuu, dobra, chciałem sobie kupić minigana, ale że dostałem... Okej, dobra, widzowie, już widzę, jaki błąd zrobiłem. Już widzę, widzowie, jaki błąd. Wiem, że pewnie w komentarzach o tym pisaliście.
ale już widzę błąd. XD. I to się da ulepszać. Dobrze, rozumiem. Żeby nam nikt nie wszedł. Więc będzie to podwójna ochrona. Ciekawe, jak oni będą zaskoczeni. Znając życie, to łatwo wejdą do mojej bazy. Kupmy sobie bonus życia. Aha, nie stać nas. Dobra, musimy tak, amunicji na pewno. Bo to schodzi jak bułeczki, świeże bułeczki, ta amunicja. Dobra, idziemy po zrzut. Przy okazji tutaj pozbieramy surowce. To powinno się samo zbierać. Bo w sumie pójdę sobie szybko kupić perma jeszcze przy okazji. Wszystkie moje pieniądze zostały wydane. Sprzedajmy sobie jeszcze tutaj wszystko i przechodzimy do walki. Nie, ja nie chciałam tego, ja chciałam sobie to przenieść, a wyrzuciłam to, nie? O, i mamy fajnego SMG-ka. Dobra, jest dobrze. Dobra, zbieramy sobie klejny. Niech to szybciej spada. Czy będę mógł podpalić? Chyba będę mógł podpalić, więc sobie kupię łuk płonący. Ja szybko tutaj jeszcze sprzedaję i możemy walczyć. Ja czuję, że tutaj do mnie będą przychodzić. Szybko sprzedaję i jeszcze muszę tutaj jakieś, wiecie, szybsze bieganie czy coś takiego. 500 mam. Dobra! Dobra, zaraz będziemy walczyć, tylko musimy czekać na znak Rafy i będziemy mogli walczyć. Dobra widzowie, ja wcinam i teraz przez 5 minut, kto straci najwięcej HP na łóżku, ten przegrywa. Ja na razie lecę tutaj na tą stronę, nie mam zielonego pojęcia kto tam jest. Dobudujemy się tam i w sumie weźmiemy metal po drodze, sprzedamy sobie go. Także idziemy tutaj do łóżka i postaramy się wyeliminować. Na pewno musimy też pamiętać o swoim łóżku, bo różnie się to może skończyć. 500 za pompę. Dobra, na razie to rzucamy. Co tu się dzieje? Ej, co się dzieje? Zbugowane są spiderki. Na pewno do bazy teraz nie możemy wchodzić, bo jest na czerwono. Okej, wchodzę tutaj. Okej, wchodzę, proszę bardzo. Ej, tu mnie coś... Ty, tu są jakieś te! Dawać go, co on tu robi? Czekajcie. O, choinka. Dobra, dawać go! O, panie, ile mamy tego, zabudowę. A! Jest! Gdzie mi tu wjeżdżasz? Bardzo dobrze. Dobra, no w takim razie straciłem wszystkie surowce. O kurczę, tam są gwary. Aha! Dobra. Muszę uważać na moją bazę. Ty, czemu ja mam tak mało życia? Czemu ja mam tak mało życia, ty? Dobra, leży Rafa. Mam pompę, ja w sumie mogę z pompy. 15 do pompy tylko, lecimy tutaj, zbieramy golda. Tam się coś dzieje, tam się coś dzieje. Ała, Rafa. Dobra, dostał na biało. A ja nie... Ej, ja zaraz zginę, dobra, uciekamy do bazy. Jak ja nie miałem matsów, halo? Nie. Nie. Dobra, siemano. Dobra, rozwalamy. Rafa w ogóle nas podchodzi. Ej, kto, czemu oni wszyscy idą na moją bazę? Dostał 72. No, spalimy mu tutaj most, żeby sobie nie przeszedł. Dostał, nie wiem, chyba to Kaspol. To bolało. Całe te surowce. Ewela zalicza porażkę, o to chodziło. Każdy siedzi przy swojej bazie, ja lecę tam, podbijam tam. Ląduje ktoś do nas. Ej, jak to się stało, że ja akurat wysiadłem i straciłem wszystko, co miałem, niedobrze. A ta osoba tu na górze, nie mam snajpy. Gdzie jest moja snajpa, halo? No i Ewela, to jest Ewela. To jest Rafa. Nie, zostałam tutaj wtetegowana. Ona nie wie, że jestem u góry, ona nie wie o tym. Nie wie. Przecież jakoś... Idź sobie. Kurde, muszę się jakoś wydostać teraz stąd. Oba, leży Kasper, szybko rozwalamy. Ile można. Oni się tam powalają. Reju tutaj będzie. Co tu się dzieje? Ojej, dostałem. Ale bomba. No nie, no ile tu jest tego? Dobra, ale no teraz już się dobijemy. Oni mają takie bazy, że ja cię kręcę. No już byłem przy tym łóżku, no. O, prawie by się do nas dobił. Dobra, jestem przegrywem. Snajpa ciężka, bierzemy tą snajpę. Mam nadzieję, że tu nie ma nikogo. Mam nadzieję taką. On tam siedzi i czeka na mnie, naprawdę. No, nieładnie mi rozwalać klombo. Dobra, lecimy teraz do Eweli. Ewela ma tu, wiecie, wybudowane, sami widzicie jak. Mam nadzieję, że nikt tam nie rozwala. Okej, okay. O, już mam zero. Hej, Ewela, myślałem, że to Rafa jest. Rozwalmy to szybko. Dobra, mamy klombo. Ej, ktoś jest na moim łóżku, no naj... Aha, to nieźle. Dobra, rozwalamy mu. O. Dobra, biało. Rafa nie żyje. Czemu oni tutaj stoją? Ej,
dlaczego oni mają jakieś takie tutaj te toksyczne te? Dobra, mamy ich wreszcie. Wreszcie. O, ile on... Ile oni mają siana, ty, co to ma być? Lecimy po tego Rafała. To jest chyba Rafał, prawda? Kaspol! Dobra, czas lecieć po Rafę. Dobra, moje łóżko jest zajeżdżane, widzowie. Kurczę, tutaj jest wszystko zaminowane. Ej, to ja też mam w takim razie chyba taką tą osłonkę. Dobra, kupmy sobie życie. Chciałbyś, Ray. Nie wiem, jaki plan teraz zrobić, ale... Nie wiem, nie wiem. Chopa, chopa, no szybciej, chopa! Dobra, polecimy może teraz do Rafy jeszcze raz, bo do Eweli mamy bardzo daleko. Ja uwalam tego... Ja uwalam tego klompa, czy nie? Czy to nie jest baza Rafała w takim razie? Dobra, leży Kaspol. Rozwalamy! Nie! Dobra, oni też nie mają dużo siana. Tam Kaspol to po prostu co on gościu porobił. Rozwalamy, 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 rozwalamy. Proszę Rafa, zrób to teraz. Mamy mgiełkę i możemy Ewelę wyeliminować z gry. Dobra, on mnie nie widzi. Będę sobie tutaj szybko podrzut. No tu się chyba nie zdążę uleczyć, ale dobra. Może trochę wyjdźmy z tego terenu jego, tylko stąd i stąd strzelajmy. Dobra, Okej. Okay. Dobra, patrzcie się. Klombo jest mój. Tutaj ktoś ładuje do mojego. A, 3000 mam. 4200. Mam nadzieję, że tylko nie padnie i tu nie przyjdzie. Oba, leży. Oba, jeszcze trochę ma 2000 HP jego klombo. Ja tu wygram. Proszę cię, nie przychodź tu. Elo, uciekać stąd. Komuś tam ułatwię życie. Ile tam? Dobra, zabudujemy sobie go. Ewela o mnie nie wie jeszcze. Kaspol, czemu on mnie rozwala, jak to jest łóżko Eweli? O nie, ja się zgubiłem. Ła. O nie. Jeszcze trochę. I zniszczyliśmy klombo Rafy. Ała, tutaj dalej bije damage. A więc widzowie, na moim łóżku, jak możecie zobaczyć, jest... W sumie pytanie, czy coś jeszcze jest, wygląda na to, że chyba mnie już nie ma. I tutaj macie tabelę, kto zajmuje jakie miejsce. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie takich odcinków więcej. Subskrybujcie i pamiętajcie o kodzie Ewela i koniecznie wbijajcie teraz tutaj na ten film. Trzymajcie się, na razie, piona!